Na nagraniu widzimy mężczyznę kierującego ruchem na przejeździe kolejowym, który omal nie został potrącony przez samochód, który postanowił ominąć przejazd. Miejmy nadzieję, że nagranie trafiło w odpowiednie miejsce, a on został odpowiednio ukarany. Na filmie odważny lub po prostu głupi kierowca wyprzedza na podwójnej ciągłej oraz na pasach, a to wszystko na oczach Straży Miejskiej. Nagranie przedstawia policyjny pościg za kierowcą w białym BMW, który uciekał poruszając się z dużą prędkością. Ostatecznie inni uczestnicy ruchu drogowego pomagają zablokować uciekiniera i zostaje on zatrzymany. Na filmie kierowca w srebrnym samochodzie odjeżdża z wyrwanym wężem ze stacji paliw, a za nim zaczyna się pościg policji. A wy pamiętajcie, żeby zawsze wyciągnąć, zanim będzie za późno. Nagrywający jadąc sobie spokojnie drogą zostaje uderzony w przód przez nadjeżdżający pojazd naprzeciwka, który ucieka przed policją. Zdesperowany kierowca cofa, uszkadzając stojący za sobą samochód policji oraz uszkadzając inne pojazdy, a w tym samym czasie policja próbuje go zatrzymać, oddając strzały ostrzegawcze. Ostatecznie kierowcy udaje się uciec. Scena niczym z GTA. Na nagraniu kierowca Polo w ostatniej chwili zatrzymuje się, aby przepuścić pieszego, który już znajduje się na pasach. Zgodnie z artykułem 86b kodeksu wykroczeń, za nieprzepuszczenie pieszego na pasach grozi mandat 1500 zł. Kierowca Forda postanowił włączyć się do ruchu z pobocza bez sygnalizacji, co zmusiło nagrywającego do gwałtownego hamowania. Na filmiku kierowca nie zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, który znajdował się już na pasach, a wszystko to widziała policja w nieoznakowanym radiowozie, która natychmiastowo zawraca za kierowcą i zatrzymuje go, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Nagrywający porusza się drogą na wprost, a z naprzeciwka jadą dwa pojazdy policyjne, które wymuszają pierwszeństwo na autorze filmu. Drugi z pojazdów policji zmuszony jest do zjechania na bok. Mężczyzna pokazał, że zna swoje prawa i nie da sobą pomiatać tylko dlatego, że ktoś jest w mundurze i radiowozie. Kurwa, kto ma pierwszeństwo? Ja czy ty, kurwa? Na nagraniu widzimy stojący samochód policji na skrzyżowaniu. Obok policji nadjeżdża samochód, przejeżdżając na czerwonym świetle z dużą prędkością. Natomiast policja nie wykazuje żadnej reakcji i zwyczajnie jedzie sobie w lewo. Może kończyli już zmianę i stwierdzili, że nie chcą sobie psuć nerwów. Na filmie widzimy pędzącego kierowcę, który łamie szereg przepisów. Między innymi zmienia pas bez kierunkowskazu, jazda po buspasie oraz przejazd na czerwonym świetle. A to wszystko z ogromną prędkością. Nagrywający zatrzymuje się, aby przepuścić pieszego na pasach. Gdy pieszy zatrzymuje się na pasach, nadjeżdżający czerwony samochód nie zatrzymuje się. Jednak nie wie, że wszystko to widziała policja, która zaraz natychmiastowo za nim rusza. Na nagraniu laweta jadąca z przyczepą podczas skrętu w prawo wywraca się, uderzając w biały stojący samochód. Na filmie kierowca chyba zapomniał, że wiezie rowery na dachu i wjeżdżając na parking podziemny z ograniczeniem wysokości, zahacza nimi o próg, a może po prostu chciał je tam zaparkować. Nie najgorsze miejsce, kto to wie. Nagrywający dojeżdża do drogi, gdy nagle pojawia się rowerzysta, który prawie w niego wjeżdża. Jednak wykonuje profesjonalny manewr, który pozwala uniknąć zderzenia i potencjalnego uszkodzenia samochodu. Rowerzysta jadący przy krawędzi jezdni nagle dostaje drzwiami czerwonego pojazdu, który stał na poboczu i zdecydował się je otworzyć. Kierowca powinien upewnić się w lusterku, czy nic nie nadjeżdża. To musiało zablokować. Nagrywający podczas skrętu w prawo wpada w poślizg, omal nie uderzając w barierki. Cudem udaje mu się wyprowadzić auto z poślizgu. Dużo szczęścia i przede wszystkim umiejętności. Nie każdy by potrafił zachować spokój. Nagrywający poruszając się drogą w nocy napotyka pieszego poruszającego się po buspasie, więc zaproponował mu podwózkę i dał mu lekką reprymendę. Bardzo w porządku zachowanie z jego strony. Yo man! Skakuj, k***a! Gdzie chcesz iść? Gdzie chcesz iść? Siadaj! Tu k***a idziesz środkiem ulicy, po k***cie! Bardzo dobrze! Twój pomysł! Hej, to masz chodnik jakby co? No ja próbuję ten chodnik, ale bez fasady, no coś jest prywatowa. Czy coś pierdolę, to nie zobaczę. Przed autorem nagrania porusza się samochód, który w pewnym momencie wpada w poślizg, uszkadza latarnię i zjeżdża do rowu w dół. Scena wygląda dosyć przerażająco, jednak sądząc po reakcji kobiety, pasażerowi nic się nie stało.
Natychmiastowa karma dla kierowcy jadącego przed autorem filmu, który nie przypuścił pieszego, który już znajdował się na pasach. Jednak wszystko to widziała policja stojąca z przeciwnej strony i natychmiast rusza za niegrzecznym kierowcą. Na nagraniu pojazd marki Ford stojący na skrzyżowaniu ze znakiem ustąp pierwszeństwa, nie upewniając się dokładnie, postanawia skręcić w lewo. Jednak jak się okazało, nadjeżdżał stamtąd samochód, który w niego uderza i dochodzi do kolizji. Dlatego pamiętajcie, stosujcie się do znaków i przede wszystkim upewnijcie się dwa razy, zanim ruszycie. Na filmie możemy zauważyć kierowcę wyprzedzającego na podwójnej ciągłej oraz na zakręcie. Jak się okazuje, pojazd, który wyprzedzał kierowca, to policja w nieoznakowanym radiowozie, który od razu zatrzymuje kierowcę. Karma czasem jest bezlitosna i bardzo szybka. Na tym nietypowym nagraniu możemy zobaczyć lawetę, na której pojazdy dosłownie płoną. Mężczyźni na drodze próbują nieumiejętnie ugasić pożar, jednak nie udaje im się to i ogień staje się coraz większy, a większość, jak nie wszystkie samochody znajdujące się na niej, są już nie do uratowania. Po pewnym czasie pojawia się straż i gasi pożar. Samochód zjeżdżając z wzniesienia wpada w lekki poślizg i dosłownie centymetry dzielą go od uderzenia w samochód stojący na parkingu. To się nazywa mieć niezłe szczęście. Kierowca niebieskiego BMW z nieznanych przyczyn zajeżdża drogę autorowi nagrania, gwałtownie hamuje i powoduje zagrożenie. Nagranie zostało zgłoszone na policję, a sprawca otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Kierowcy ledwo udaje się wyhamować, gdy w ostatnim momencie zobaczył policjanta kierującego ruchem. Jego kamizelka odblaskowa była ewidentnie wadliwa, bo był on ledwo widoczny, co prawie doprowadziło do tragedii. Mimo wszystko, nawet jeśli kierowca go nie zauważył, to widział samochód jadący do tyłu, który był dobrze widoczny, więc nie rozumiem, dlaczego kierowca nie zaczął manewru hamowania. Autor nagrania zmuszony jest do gwałtownego hamowania na drodze między Wrocławiem a Strzelinem ze względu na szaleńca jadącego z naprzeciwka, który decyduje się wyprzedzać, przez co prawie dochodzi do tragedii. Na szczęście autor nagrania oraz kierowca, którego wyprzedzał, wykazują się refleksem i pomagają uniknąć nieprzyjemnego zdarzenia. Teraz pokażę Wam filmik dość mocno polaryzujący ludzi, a widać tu kierowcę jadącego sobie spokojnie, aż tu nagle z prawej strony z drogi podporządkowanej wyjeżdża taksówkarz, tym samym wymuszając pierwszeństwo, co kończy się kolizją. Sporo osób twierdzi, że kierowca mógł wyhamować, ale nie zrobił tego, żeby przytulić pieniądze z odszkodowania. A Wy jak uważacie? Rowerzysta jedzie ulicą pomimo tego, że ścieżka rowerowa znajduje się dosłownie obok i chyba zdenerwował się na kierowcę prawdopodobnie dlatego, że przejechał zbyt blisko niego. Po chwili postanawia zatrzymać ruch na światłach, aby zrobić na złość kierowcy. Następnie wyciąga telefon i robi zdjęcia tablicą oraz twarzy kierowcy. Ciekawe, co niby chce powiedzieć na policji. Panie władzo, samochód przejechał obok mnie? A tu rowerzysta chyba zbyt szybko się rozpędził i zbyt wolno pomyślał i po prostu wjechał w szlaban. Tak, dobrze słyszeliście, wjechał w szlaban. No i zaliczył dosyć bolesny upadek. Na szczęście szybko wstał i ruszył w dalszą podróż. Kobieta ze Senika chyba zbyt słabo rozejrzała się, chcąc pojechać prosto na skrzyżowaniu i postanowiła to zrobić wymuszając pierwszeństwo, a z jej prawej strony wjechał w nią rozpędzony samochód dostawczy, który na szczęście okazał się być mistrzem driftu i udało się uniknąć tragedii. Kobieta prawdopodobnie nie była niczego świadoma i pojechała sobie dalej. Osoba nagrywająca jedzie sobie spokojnie ulicą, aż tu nagle z drogi podporządkowanej z prawej strony próbuje wyjechać samochód, który zmusza nagrywającego do gwałtownego hamowania. Pamiętajcie, rozglądajcie się dokładnie, zanim wyjedziecie z takiej drogi. Nagranie z perspektywy pociągu pokazuje, dlaczego mamy obowiązek rozejrzenia się na przejeździe kolejowym, nawet jeśli nie ma ono szlabanu i świateł. Kierowca Toyoty w ostatnim momencie uświadomił sobie, że z lewej strony jedzie pociąg i widać jego gwałtowne hamowanie i cofanie.